Siemaneczko wszyscy ludzie, z tej strony Matinio i witajcie w kolejnym odcinku z serii legendarnych kart do Paladinsów. Standardowo, jak zwykle, jesteśmy na stronie Paladins Poland. No i oczywiście podziękowania dla Nany oraz, uwaga, podziękowania też dla, no w sumie dla Nany też. Dwa razy Nana, więc od razu, to nie tak jak w poprzednim odcinku, mieliśmy parę innych osób. Dzisiaj bardzo wyjątkowo od jednej osoby. Słuchajcie, dzisiaj się skupimy nad postacią, którą już parę razy już nawet wspomniałem, ale teraz wyjątkowo w tym odcinku będziemy się skupiać nad właśnie Kinesą. Kinesa, która jest, co tu powiedzieć, ostatnimi czasy co prawda mało pikującą postacią w grze, ale ludzie przecież potrafią Kinesą dobrze grać. Nawet zdarzało się troszeczkę kiedyś, kiedy pro playerzy Kinesą też czasami potrafili grywać. Teraz już trochę tak mniej, ale może kiedyś Kinesa wróci do mety jak z dawnych czasów. Ale słuchajcie, skupmy się na legendach. Pierwszą z nich, czyli pewny cel, w pełni naładowanie trafienie sprawi, że kolejny oddany w ciągu 5 sekund naładowany strzał zada o 30% większe obrażenia. Najbardziej neutralna karta naszej snajperki. Profity, jakie możemy zyskać w postaci zwiększonych zadawanych obrażeń, oczywiście łączy się też z trafnymi strzałami przeciwnika. Nie tylko w głowę, lecz w całą postać. Karta wybierana najczęściej przez osoby grające Kinesą. I to jest akurat ta legendarka, którą ja akurat, jeśli biorę akurat Kinesę, to zazwyczaj tą legendarkę biorę. Druga legendarka. Powstrzymywanie. Kilka min opresyjnych działa na ten sam cel. Miny opresyjne zapewniają o 20% większe spowolnienie. Karta, która pomaga nie tylko samej Kinesie, ale także innym osobom w drużynie. Znacznie utrudnia poruszanie się przeciwnikom, co sprawia, że stają się dla wszystkich łatwym celem. Miny oczywiście łatwo zniszczyć, jednak jak to czasem bywa, w ferworze walki wylatuje to z głowy, co w konsekwencji doprowadza do szybkiej eliminacji. Karta polecana nowym graczom, a w szczególności tym, którzy chcą potrenować precyzyjne strzały. Słuchajcie, co prawda teraz już nie ma tych trybów, kiedyś jak mieliśmy na przykład zadanie grać z botami, wiecie, PvE to się nazywało, i każdy musiał wykonywać po prostu zadanie, żeby pokonać ulepszone boty. Kiedyś akurat można byłoby taką legendarkę akurat używać właśnie w ten sposób, ponieważ przeważnie boty ustawiały się, no mówię, chodzi mi o to, że przeważnie w takich trybach, gdzie zazwyczaj gdy boty stały po prostu w jednym miejscu, to akurat te miny się właśnie bardzo przydawały. I tutaj akurat ta legendarka by akurat do tego pasowała, ale jeżeli byśmy to też przeszli na normalne gry, to akurat w tym wypadku miny bardziej by pasowały do takich zamkniętych jakichś miejsc. Ciężko mi powiedzieć, która mapa by idealnie by na przykład pasowała pod tą legendarkę, ale jedyne co mi przychodzi do głowy to albo Kaskada Jagura, ponieważ w niektórych miejscach można co prawda zarzucić minami, albo coś zimowych. Chodziło mi o Lodowe Kopalnie. To jest akurat, są dobre legendarki akurat na Kinesy, jeśli chodzi o te mapy. Co do pozostałych, no niestety nie za bardzo bym jakoś je używał, ale może kiedyś się przyda do właśnie jakichś konkretniejszych misji, jak kiedyś wróci PvE. Także od razu tak mówię. No i Sokole Oko. Trafienie w głowę zadają o 50% większe obrażenia. Karta, która przy precyzyjnym trafieniu może sprawić, że przeciwnik zostanie zabity raptem jednym strzałem. Z pewnością najmocniejsza karta Kinesy jednak wymaga dużej wprawy od gracza i dokładności. Nie polecana nową osobą w Paladins, chyba że ktoś ma już nabyte doświadczenie w snajperce z innych gier. I słuchajcie, ta akurat legendarka, mogę od razu powiedzieć, jest najlepsza, chyba że jesteście bardzo ograni, jeśli chodzi o snajpowanie, jesteście doświadczeni z innych gier, które akurat was akurat bardzo nakręca do broni snajperskich, albo nawet już mówiąc o tych, którzy mainują Kinesę, to ta legendarka według mnie jest
najlepsza. No i mój wybór, jeśli chodzi o Nanekinesa, gram już od dłuższego czasu, jednak bez wątpienia nie jest to postać łatwa do opanowania. Jeśli chce się być efektowny, wymaga to dużego treningu i to nie tylko jeśli chodzi o strzały, ale także odpowiednie ustawienie na mapach i ucieczkę przed flankerami. Najprościej zacząć od karty powstrzymanie ze względu wspomnianych powyżej. Na ten wybór najczęściej decyduje się również ja. Warto też próbować grać z kartą pewny cel, a dopiero po dogłębnym zapoznaniu się z mechaniką postaci i wypracowaniu precyzji zdecydować się na kartę Sokole Oko, dzięki której z pewnością szybko ustrzeli się przeciwników poprzez zadanie zaledwie jednego lub dwóch strzałów. No ciężko jest naprawdę mi jednym ciągłym zdaniem wszystko wypowiedzieć, dlatego wybaczcie. Także tak jak widzicie, to nawet jest też idealny poradnik tego, jak zacząć, jeżeli jesteście początkującymi graczami Paladins i też na przykład pierwszy raz gracie akurat Kinesą. Macie akurat też idealnie tutaj zaprezentowane, od czego najlepiej zacząć, jeśli chodzi o legendarki, a czym zakończyć. Także od razu mogę oczywiście polecić na sam start dla tych, może nie amatorów, tylko bardziej tak tych ogranych w Paladinsach graczy, no tej legendarki, no ale oczywiście dla początkujących, oczywiście pewny cel, to też jest przecież dobra legendarka. Także to wszystko jak na ten odcinek, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Nie zapomnijcie też o komentarzyku z waszą opinią co do waszej ulubionej legendarki. Oczywiście o łapce, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się mocno, na razie i cześć!